Szanowni, w tym filmie chciałbym zająć się pojęciami wielkości proporcjonalnych i wielkości liniowo-zależnych, które to pojęcia przydadzą się nam, jak będziemy starali się zrozumieć matematyczny opis ruchu jednostajnego. Z tą proporcjonalnością jest bardzo prosto i najprościej jest to wyrazić w języku algebry. Para wielkości x i y jest w relacji proporcjonalności. Mówimy, że y jest proporcjonalne do x-a, jeżeli łączy je takie równanie, y równa się kx, a k jest stałą proporcjonalności. No i tu mamy przykład z cytrynami i lemoniadą i cukrem, szklanki cukru. Liczba szklanek cukru jest proporcjonalna do liczby cytryn. No bo rzeczywiście w każdej z tych par pierwsza liczba cytryn, liczba szklanek cukru, 1 i 1 trzecia, 3 i 1, 9 i 3, spełniają y i x to równanie z k równym 1 trzecia. Tak? To jest 1 trzecia to jest 1 razy 1 trzecia. 1 to jest 3 razy 1 trzecia. 3 to jest 9 razy 1 trzecia. No, gdyby ktoś chciał przykład wielkości, czy pary wielkości, które nie są proporcjonalne, no to tu mamy zadanie. Nathan je banany, 2 banany dziennie i pytanie, czy liczba bananów, które mu pozostają do zjedzenia, jest proporcjonalna do ilości dni. No nie, dlatego że po pierwszym dniu zostało mu 91 bananów, a x jest równe 1, czyli k powinno być równe 91. Po drugim dniu, nie 91, przepraszam, tylko 98, po drugim dniu zostało mu 96 bananów, jak x jest równe 2 i k podstawimy 98, to nie dostaniemy 96, więc z całą pewnością te dwie wielkości, liczba bananów pozostałych do zjedzenia i liczba dni nie są wielkościami proporcjonalnymi. No, warto tutaj jednak zatrzymać się chwilę nad tym zadaniem, zaraz się okaże dlaczego. To jest tabelka pokazująca zarobki Jurka w zależności od liczby przepracowanych przez niego godzin, no i to na pewno nie są to wielkości proporcjonalne, bo co godzinę Jurek zarabia tyle samo, ale zwróćcie uwagę, że jego zarobki po 2 godzinach nie są dwukrotnością zarobków po godzinie, a zarobki po 3 godzinach nie są trzykrotną wartością zarobku po godzinie, no ale tutaj coś jest w tej relacji i zaraz się przekonamy co. Otóż zanim się przekonamy, jeszcze tylko wykres tej relacji proporcjonalności y równa się kx. Myśmy tu kiedyś bawili się w ten sposób, żeśmy po prostu dobierali k i dla grupy wartości x obliczaliśmy y i robiliśmy wykres. No i ten wykres jest linią prostą przechodzącą przez początek układów współrzędnych tutaj zawsze. To jest wykres relacji proporcjonalności y równa się kx. No ale są inne możliwości też. Może być relacja liniowej zależności. No i tu mamy taki przykład. Jacek ma jednoosobową firmę, jeździ do klientów sprzątać i nalicza 50 zł za dojazd plus 50 zł za godzinę pracy. I popatrzcie, co się dzieje. No proporcjonalne to te wielkości nie są, dlatego że dwukrotne, po 2 godzinach pracy Jacek nie zarabia więcej niż, nie zarabia dwa razy niż dwa razy tego, co zarobił za godzinę. Ale jakby tempo przyrostu tego rachunku, który wystawia swojemu klientowi, delta Y przez delta X, czyli całkowita opłata przez w odcinku czasu, jest stała. No bo tutaj w zerowej po jednej godzinie różnica jest 50 zł i jest jedna godzina, po 2 godzinach różnica jest 50 zł i znowu jest jedna godzina między tu i tu. W końcu w tych po 7 godzinach zarobek wynosi 400 zł, a po 4, czyli 3 godziny krócej wcześniej 250 zł, różnica to jest 150 zł. 150 zł podzielić przez 3 to też jest 50 zł za godzinę. A tutaj to jest wszystko ładnie
napisane. No i teraz, a nie, jeszcze musimy wrócić, przepraszam. Musimy jeszcze wrócić tutaj, bo jak wygląda wykres takiej zależności liniowej, no to jest ten sam wykres, czy te same dane, które były tam. Tutaj mamy zarobki. Nie wiem, jak to zrobić, żeby się nie plątać przy następnym. Tutaj mamy zarobki, a tu na tej osi mamy czas przepracowany. No i widać, jak się naniesie te punkty na wykres, to widać, że one się układają w linię prostą, ale układają się w linię prostą nie przechodzącą przez początek układów współrzędnych, no bo ta wartość tutaj to musi być ta początkowy koszt, to przyjezdne, opłata za przejazd, po prostu przyjazd, które Jacek wystawia swoim klientom. No więc teraz o ruchu jednostajnym. Ruch jednostajny to jest taka dość abstrakcyjna konstrukcja. Ruch po prostej, wzdłuż linii prostej ze stałą szybkością. Znaczy nie zmienia się ani żadna z tych dwóch cech wektora, która definiuje wektor prędkości, to znaczy jego kierunek i jego wartość nie ulega zmianie w czasie tego ruchu. To rozumiemy, to po prostu pozostaje stała. No i to, co tutaj mamy, no to jak wygląda wykres ruchu ze stałą szybkością. A, jeszcze ważna rzecz. No, samochód może jechać i po serpentynach ze stałą szybkością, ale to nie jest ruch jednostajny, dlatego że po serpentynach prędkość samochodu się zmienia, tak? Wektor prędkości się zmienia, długość tego wektora pozostaje stała, ale sam wektor prędkości, kierunek wektora prędkości się zmienia, w związku z tym to nie jest ruch jednostajny, bo ruch jednostajny to jest ruch po prostej ze stałą szybkością. No i tu widać, jak to wygląda, dla jakich fikcyjnych danych to też jest linia prosta, nie przechodząca na ogół jednak przez zero układów współrzędnych, no to ma o tyle sens, że na przykład jeżeli ja wsiadam rano do samochodu i jadę do Eureki, no to mój licznik kilometrów wskazuje już jakąś wartość, tak? Więc jeżeli chcę sobie powiedzieć, jaka jest zależność drogi od czasu przejechanej w całkowicie przeze mnie, no to to będzie jakieś S0, ta droga początkowa, plus V razy ta prędkość stała V razy T. Więc, no właśnie, i o ruchu jednostajnym warto jeszcze pamiętać, tu jest inny przykład właśnie bez prędkości początkowej, coś, co się zaczyna w początku układów współrzędnych. W ruchu jednostajnym ciało przebywa taką samą drogę w takich samych jednostkach, odcinkach czasu, no bo popatrzcie, to łatwo można zrozumieć, dlaczego tak jest. Dlatego, że tu mamy, ta szybkość delta S przez delta T jest stała, no w związku z tym można łatwo napisać, że delta S czyli zmiana szybkość, zmiana drogi, to jest V razy delta T. A więc, jeżeli te odcinki czasu delta T, różnice czasu między kolejnymi pomiarami są stałe, no to oczywiście lewa strona też będzie stała, no bo V to jest ten współczynnik proporcjonalności i on jest w tym wypadku z założenia stały w ruchu jednostajnym.